Cześć, nazywam się Andrzej Okupski i jestem animatorem w ekipie Viking Potatoes. Przedstawiam pierwszą część poradnika na temat animacji, a konkretnie w tym przypadku animacji na potrzeby gier przy użyciu programu 3D Studio Max. Zacznę od ogólnego wprowadzenia na temat narzędzi animatorskich w tym programie, a następnie w kolejnych odcinkach przejdę do pokazania kilku technik budowania animacji na konkretnych przykładach. Ale zaczynając od początku, jak się w ogóle robi animacje? No kiedyś, jak na przykład u starego Disneya, trzeba było wszystko rysować ręcznie. Każdą klatkę, jedna po drugiej, każdy element ruchu. Powstało wtedy takie podstawowe pojęcie jak klatki kluczowe. Jest to chyba do tej pory jedno z najważniejszych pojęć w temacie animacji. Według definicji klatka kluczowa jest to klatka zawierająca kluczową dla danej sekwencji ruchu animację. Według definicji klatka kluczowa zawiera kluczową dla danej sekwencji ruchu animację, informację na temat pozy w przypadku animacji człowieka lub rozmieszczenia elementów danej sceny w przypadku animacji obiektów. Występuje co określoną, ale niekoniecznie stałą liczbę zwykłych klatek pośrednich. Za czasów Disneya główny animator rysował klatki kluczowe, a następnie zwykli szeregowi animatorzy rysowali wszystko, co się znajdowało pomiędzy. Jakiś czas później wymyślono komputery i wymyślono, że będą świetnymi narzędziami do wspomagania procesu animacji. Więc teraz każdy może być animatorem. Każdy może być tym głównym człowiekiem, który ustawi sobie klatki kluczowe, a resztę roboty wykona za niego komputer. Więc jak to wygląda w 3D Studio Max? Jakich narzędzi będziemy używać? Zakładam, że przydacie podstawową wiedzę na temat modelowania, tworzenia obiektów w programie. O tym mówić nie będę. Mówić będę o samej stricte animacji, o tworzeniu rigu, o ruszaniu tego później w sposób, który odpowiada nam w danej chwili. Więc pierwszą ważną rzeczą jest menu animacja, zawierająca istotne dla nas rzeczy takie jak load save animation, czyli umożliwiająca nam zapisanie i później wczytanie jakiejś sekwencji ruchu zapisanej w obiektach konkretnych typu helpery albo bezpośrednio kości. Szczegółowiej, jak w większości innych elementów, powiem o tym później przy okazji konkretnej. Pod menu IK Solvers, które wykorzystywane jest głównie do łączenia łańcuchów kości w elementy typu kończyny, wysięgniki i tym podobne rzeczy. Dalej constraints, czyli specjalne typy kontrolerów, które pomagają nam zautomatyzować proces animacji, przypisać jakieś elementy kości czy pomocniki do ścieżki, do jakiejś pozycji, czy zmuszające, żeby jakaś kość patrzyła na inną czy na inny pomocnik. Wykorzystamy to też w jednym elemencie. Dalej istotne dla nas są edytor parametrów. Przydatny na przykład przy automatyzowaniu działania dłoni. Na przykład. Dalej warstwa animacji, pozwalające w jednym segmencie ruchu tworzyć wariacje albo dodawać elementy, uszczegóławiać animację. Podstawowe, chyba najważniejsze narzędzie, którego używam ja osobiście, czyli Bone Tools, czyli narzędzie do budowania własnych szkieletów. Przede wszystkim najbardziej do tego. Dalej w sumie nic ważnego dla nas w tej chwili nie ma.
Drugim bardzo istotnym elementem w Maxie jest timeline. Czyli po polskiemu oś czasu, która pozwala nam na bieżąco podglądać i kontrolować rozmieszczenie klatek kluczowych, na bieżąco ustawiać zakres naszej animacji, jej długość, ilość klatek, które potrzebujemy w danym momencie. Domyślnie pokazuje 100 klatek, ale nie jest to coś, do czego musimy się ograniczać. Ostatnią grupą elementów, najważniejszą, są te przyciski służące do nawigacji po osi czasu i ustawianiu sposobu i rodzaju wstawianych klatek kluczowych. Duży przycisk służący do wstawiania w tym konkretnym miejscu, w ten konkretny sposób klatki kluczowej. Dwa mniejsze przyciski odpowiedzialne za różnienie sposobu animowania w danym momencie. Auto key, set key. Opowiem też o nich w konkretnym przykładzie w odpowiednim momencie. Key filters, czyli podstawowy filtr ustawiający jaki rodzaj klatek, jaki rodzaj elementów w danej klatce będzie wstawiony. I standardowe przyciski nawigacji, play, czyli odtworzenie animacji, skok do poprzedniej, następnej klatki i dalsze przyciski skoku do początku, końca danej sekwencji. I jeszcze play ma tą opcję umożliwiającą ręcznie ustawienie zakresu animacji, i długości, ilości klatek, prędkości odtwarzania podglądu animacji, jak i rodzaju typu informacji wyświetlanych na osi czasu i rodzaju NTSC PAL, które tak naprawdę mają przełożenie bezpośrednio tylko na ilość klatek na sekundę, jaką używamy. Standardowo domyślnym ustawieniem jest NTSC i chyba nie ma powodu tego zmieniać w standardowym trybie pracy. Ok, tyle tytułem wstępu. Teraz przyjrzymy się pierwszemu wyzwaniu, pierwszej rzeczy, którą będziemy animować. Prosta wieżyczka, wykonana w innej serii dla Chichaka do gry Eight Sands. W tym momencie mam gotową animację podstawową, czyli otwarcie wieżyczki, zamknięcie wieżyczki i podstawowe strzelanie, na koniec animacja rozpadania się. W następnym odcinku powiem od podstaw, jak taki model do animacji przygotować, jak wstawić elementy kontrolne. No a potem zajmiemy się samą animacją i na koniec jeszcze kalibracją samej animacji, tak żeby dodać jej tego szlifu i pewnego rodzaju naturalności, na tyle na ile naturalność można przypisać takiemu urządzeniu. No dobra, no co ja będę dłużej gadał. Minęło ledwie 10 minut, niecałe. Się otwiera, zamyka, tak się rozpierdala. Do zobaczenia w następnym odcinku.